W dążeniu do uzyskiwania rekordowych plonów stosowanie regulacji wzrostu ma bardzo duże znaczenie. Coraz więcej z Państwa stosuje regulatory wzrostu, aby zabezpieczyć swoje plantacje m.in. przed wyleganiem. Pomimo tego, że regulacja jest związana tylko z kilkoma substancjami czynnymi, sprawa nie jest prosta. Dlatego wymaga ona wprowadzenia i wyjaśnienia, od czego to zależy. Ze względu na rodzaj działania retardanty dzielimy na inhibitory giberelin oraz etefon. Pierwsza grupa to inhibitory giberelin. Ich zadaniem jest przerywanie na różnych etapach syntezy tego ważnego roślinnego hormonu, jakim jest giberelina, która odpowiada za rozwój wydłużeniowy roślin. Grupa inhibitorów giberelin obejmuje następujące substancje czynne: chlorek mepikwatu, chlorek chloromekwatu, triniksapag etylu czy proheksadion wapnia. Ale warto również w tym miejscu zaznaczyć piątą grupę, do których możemy zaliczyć niektóre triazole czy też herbicydy z grupy ALS, które mają podobne działanie przerywające syntezę giberelin. Natomiast etefon, którego prekursorem jest etylen, odpowiedzialny jest za przyhamowanie rozwoju wzrostu rośliny, ale również dodatkowo przyspieszenie procesu dojrzewania komórek. Zadaniem retardantów jest nie tylko skrócenie międzywęźli czy dokłosia, ale również pogrubienie ściany źdźbeł, obniżenie środka ciężkości, następnie stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego oraz umożliwianie transpiracji składników pokarmowych z dolnej części rośliny ku górze do samego końca wegetacji. Chcąc uzyskać maksymalny efekt retardantów, powinniśmy zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy to odpowiednia faza rozwojowa zbóż, drugi to odpowiednie warunki pogodowe. Przygotowaliśmy dla Państwa dwuzabiegowe podejście. Pierwszy zabieg to połączenie preparatu Mepic oraz Regullo. Stosujemy go w momencie końca fazy krzewienia, czyli BBCH 30-31. Rolą, zadaniem tego rozwiązania jest pogrubienie podstawy źdźba, wpłynięcie na rozwój systemu korzeniowego oraz skrócenie pierwszego międzywęźla. Drugi zabieg wykonujemy w fazie najpóźniej rozwiniętego liścia flagowego, czyli BBCH 39. I tutaj rekomendujemy połączenie produktu Cobra plus produkt Mepic. To rozwiązanie skraca nam dalsze międzywęźla oraz wpływa na skrócenie dokłosia. Również wpływa, i tu jest ogromna rola produktu Cobra, na pogrubienie ścian źdźbeł. W przypadku, gdy u Państwa w tym okresie występują niekorzystne warunki, czyli na przykład bardzo wysokie temperatury, czy też susza, wówczas warto ten zabieg po prostu przyspieszyć. Trud związany z efektywnym wykonaniem regulacji wzrostu między innymi jest związany z optymalnymi warunkami pogodowymi. I tutaj warto pamiętać, inhibitory giberelin uwielbiają intensywne słońce, temperaturę w przedziale od 10 do 15 stopni, natomiast w przypadku, gdy ta temperatura przekracza 18 stopni, pamiętajmy, aby zmniejszyć dawkę. W przypadku etefonu jest nieco inaczej. Tutaj lepiej zabieg wykonywać, gdy niebo jest zachmurzone, a temperatura jest w granicach 15 do 18 stopni. Jak powiedziałem wcześniej, w przypadku, gdy występuje susza bądź bardzo wysoka temperatura powyżej 20 stopni, wówczas nie wykonujemy zabiegu etefonem. Chcąc osiągać wysokie plony o bardzo dobrej jakości, nie sposób pominąć regulacji pokroju roślin. Stosowanie retardantów pomaga przeciwdziałać wyleganiu zbóż, które potrafią obniżyć plon nawet do 40%. Ponadto dzięki tym produktom możemy osiągać wysoki potencjał plonotwórczy roślin i sięgać po rekordowe plony.